opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenie stawek takich opłaty. Oddaję głos w tym pytaniu za chwilę. Szanowni Państwo, oczywiście zanim przejdziemy jeszcze do tej uchwały, umknęło mi, jeśli chodzi o okres międzysesyjny, również w niedzielę, ale ja jako, tak jak wspomniałem, nie mogłem też być na tym ważnym wydarzeniu. Odbył się turniej o Puchar Wójta, turniej w piłkę siatkową. Znowu Stefanów, powiem szczerze, już sołtys nad innymi by się zlitował, Holendra jasne. Znowu Stefanów zajął pierwsze miejsce. Gratuluję młodzieży, panu sołtysowi, takiego zgrania i takiego zaangażowania właśnie w te nasze turnieje, w piłkę nożną, siatkową i w piłkę, no w halówkę, w piłkę nożną na hali, bo no, Stefanów ostatnimi laty no naprawdę tutaj jest w tej czołówce. Bierzmy z tego sołectwa, moi drodzy, przykład. Ja bardzo proszę przeprosić też, że nie mogłem być, panie sołtysie, swoich zawodników, ale pogratulować właśnie mieszkańcom. Szkoda, że świnki wietnamskie się już skończyły. Byśmy coś piekli, tak? Ale coś innego są te zorganizowane. Moi drodzy, oczywiście ja na zebraniach sołeckich sygnalizuję, że no, rozstrzygnął się przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Przetarg opiewa na kwotę wyższą, jak do tej pory, wyższą o 90%. Trudno mi, moi drodzy, tak naprawdę, no, to jest decyzja Rady, ustalone, ja to są jakieś dwie moje propozycje. Jedna propozycja to jest od gospodarstwa, tak jak było do tej pory, tylko jest jeden wariant więcej. Druga propozycja to jest od osoby. I tutaj pewnie Rada będzie decydowała i dyskutowała na ten temat, który wariant przyjąć. Ja powiem szczerze, że naprawdę no, każdy jeden wariant i drugi wariant ma swoje plusy i minusy. Czym podyktowane są te podwyżki? Podwyżki podyktowane są przede wszystkim tym, że już rok temu firma Radcom, do której dowożone są odpady z terenu naszej gminy i z terenu innych gmin, podniosła stawki o 50%. Dodatkowo wzrasta płaca minimalna, więc pracownikowi trzeba więcej zapłacić, bo i też nie ma ludzi do pracy. To również musi w te stawki firma właśnie to wszystko wkalkulować. Podwyżki oleju napędowego, pewnie energii elektrycznej i innych jeszcze rzeczy spowodowało to, że jest drożej we wszystkich gminach. My nie jesteśmy wyjątkiem. Ja może tutaj zasygnalizuję, że w gminie Radzanów jest chyba taka stawka, że jak jest jedna i dwie osoby, płaci się 20 zł, 20 chyba 2 zł. Powyżej dwóch osób, czyli 3, 4, to jest stawka 40 zł. W gminie Jednik jest to stawka ustalona od osoby, bo tutaj wraca na to gospodarstwa. Opiewa na kwotę 10 zł od osoby. W gminie Stara Głodnica 8,50 od osoby. W gminie Zakrzew, nie wiem czy są po przetargu czy nie tam, ale tam stawki są też 8 zł, ale 8 zł od osoby, więc po przetargu będzie pewnie inna stawka. W różnych gminach jest inaczej. W jednej gminie jest oczywiście od osoby, w drugiej w niektórych gminach jest od gospodarstwa. Oczywiście są jeszcze inne możliwości, inne formy. Na przykład, żeby odpady komunalne były naliczane od zużycia za wodę. To chyba jest zły pomysł, bo jeszcze u nas stara gmina nie jest wodociągowana, więc trudno by było to naliczać. Również od powierzchni budynku mieszkalnego nalicza się opłaty śmieciowe. Ja uważam, że te dwie formy, forma od gospodarstwa i forma od osoby, są takimi najwłaściwszymi. Więc tamtych propozycji nie przedstawiałem w Radzie. Chyba, że Rada ma inne zdanie na ten temat, no to proszę o włączenie się w dyskusję w tym zakresie. Ale te dwie formy chyba są najbardziej takie oczywiście sprawiedliwe. I tak jak wiecie, moi drodzy, gmina nie może do odpadów komunalnych dopłacać, jak i nie może czerpać z tego podatku korzyści. Musi się to w miarę
bilansować. Dlatego te stawki, które pan przewodniczący zaraz przedstawi, no, są mniej więcej tak skalkulowane. Na tym oczywiście poziomie. I moi drodzy, no, trudne zadanie, zadanie przed radą, trudne na pewno decyzje, ale no, czy nam się to podoba, czy nie, jakąś decyzję rada tutaj oczywiście w tym zakresie musi podjąć. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy powinienem przedstawić te stawki, jakie to są w przypadku gospodarstwa? Tak. Wobec tego tak, pierwszy wariant, nad którym będziemy głosować, to jest taki, to jest wariant od gospodarstwa. I gospodarstwo domowe składające się z jednej osoby jest to kwota 11 zł. Gospodarstwo domowe składające się 2 lub 3 osoby 22 zł. Gospodarstwo domowe składające się 4-5 osób jest to kwota 32 zł. I gospodarstwo domowe składające się 6 lub więcej osób jest to kwota 52 zł. Są to stawki, dodam, za odpady segregowane. Za odpady niesegregowane ta kwota automatycznie o 100% w górę. Natomiast drugi wariant jest to kwota 8,50 za odpady segregowane od osoby bez względu na to, ile jest osób w gospodarstwie domowym i 17 zł za odpady niesegregowane również bez względu na to, ile jest osób w gospodarstwie domowym. Znaczy od osoby. Od osoby. To jest ten drugi wariant, to jest od osoby 8,50. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad jednym z tych wariantów. W tej chwili jest to wariant numer 1, czyli opłaty od gospodarstwa. Kto jest za przyjęciem tego wariantu, proszę o podniesienie ręki i skorzystanie z urządzenia. Bardzo proszę. Kto jest za wariantem od gospodarstwa? To jest mamy trzy odpowiedzi na tym. Możemy wcisnąć inną? Tak. To jest za, kto to jest za, kto się to wstrzymał. Proszę tutaj do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za 5, przeciw 8, 2 wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad drugim wariantem 8,50 od osoby i przystępujemy do głosowania. Proszę o skorzystanie z urządzenia i podniesienie ręki. Dziękuję. W głosowaniu wzięło 15 osób, za głosowało 11, przeciw 4, wstrzymujących 0. Dziękuję bardzo. Wobec powyższej sprawy musimy sekundę poczekać. Pan nam tu wprowadzi wariant, który zdobył więcej głosów poparcia i będziemy przystąpimy do głosowania nad przyjęciem całej uchwały. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem uchwały. Uchwała Rady Gminy przetykła dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. Stawka dodana jest 8,50 za osobę. Przystępuję do głosowania, kto jest za. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzyma. Dziękuję.
głosowaniu wzięło 15 radnych, 14 było za, 1 przeciw, przepraszam, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Uchwała większością głosów 14 przez 3. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt, jest to punkt numer 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 323/2008 Rady Gminy, czyli dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Przytyk na 2019-30. Kto z Państwa, czy są jakieś pytania co do tej uchwały? Odnośnie zmian w UBF. Oddaję głos panu. Moi drodzy, oczywiście zmiany są spowodowane, tak jak macie coś tutaj kolejną uchwałę budżetową. Między innymi oczywiście musimy dokładamy środki na odpady komunalne, bo oczywiście stawka jest dużo, dużo wyższa. W budżecie mieliśmy kwotę mniejszą, czyli musi Rada tutaj środki dołożyć. Czyli to jest taka ważna zmiana w tym zakresie. Dodatkowo oczywiście to, co też głosowaliśmy przed chwilą, jeszcze chwilę temu, dokładamy 200 tysięcy dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pod tytułem budowa, przebudowa drogi wojewódzkiej 740, budowa chodników w miejscowości Wrzeszczów. Tutaj pokrótce zasygnalizuję, bo nie było pytań. Jeśli chodzi o tą uchwałę, radni doskonale wiedzą, bo dostali materiały odpowiednie wcześniej, ale powiem szerzej. Przetarg był organizowany już po raz drugi we Wrzeszczowie. Marszałek organizował ten przetarg już po raz drugi i przetarg ponownie rozstrzygnął się za kwotę dużo wyższą, jak marszałek przewidywał i jakimiś środkami dysponował w budżecie, bo dysponował kwotą 1 880 000, a przetarg rozstrzygnął się za kwotę ponad 2,5 miliona złotych. No i ja tutaj negocjując troszkę też z marszałkiem Rafałem Rajkowskim, bo wiem, że na pewno ten przetarg już taniej się nie rozstrzygnie. Te czasy, kiedy się taniej realizowało inwestycje drogowe, inwestycje inne, na jakieś budowa budynków i tak dalej, te tanie przetargi już nie wrócą. Więc z tego co wiem, zgłosiło się 5 firm i no, zaproponowałem taką współpracę w tym zakresie, że gmina dołoży 200 tysięcy. Będę pytał o to radę, to jest ten moment. Dołoży te 200 tysięcy, a marszałek dołoży pozostałą kwotę, czyli no, około 500 000 zł do tej kwoty, którą miał, i żeby to zadanie już zaczęło się realizować właśnie w tym roku. Ponieważ wiadomo, droga 740 jest bardzo ruchliwą trasą, dużo bardziej ruchliwszą od drogi wojewódzkiej 732. Ale i o te chodniki już staramy się od wielu, wielu lat. Tam jeszcze jest do przebudowy nawierzchnia. No i teraz oczywiście między innymi musi Rada wyodrębnić z własnych środków właśnie tą kwotę, jeśli chodzi o dofinansowanie do tego zadania. Oczywiście co więcej, to są takie główne tutaj zmiany, czyli Wrzeszczów. Tutaj jest jakiś tam zakup sprzętu komputerowego. Tutaj też również, moi drodzy, taka moja propozycja na prośbę radnych przede wszystkim. Udało się w poprzedniej kadencji wykonać takie rodzinne strefy aktywności. Dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na ten cel. I w tej kadencji będzie, z tego co się zorientowałem, również nabór. I zaproponowałem inne nowe miejscowości, aby takie rodzinne strefy aktywności się pojawiły. Między innymi zaproponowałem tutaj miejscowość Domaniów, miejscowość Studzienice, miejscowość Kaszowską Wolę, miejscowość Wygnanów. Zobaczymy, to jest na chwilę obecną środki przeznaczone na wykonanie projektu. Jeżeli będą nabory w tym zakresie, to będziemy aplikować i starać się o te środki właśnie na ten cel. Przypomnę, że w latach ubiegłych były wykonywane takie rodzinne strefy aktywności w innych miejscowościach.
Rzeszów, Brzost, w miejscowości Strołęta, Krzyszkowice, w Przedeku. Więc to takie główne zmiany w WPF-ie i w kolejnej uchwale budżetu. Przepraszam, Szanowni Państwo, dziękuję Panu Radowi. Wobec tego czytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy przyjętej z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 323/2018 Rady Gminy przyjętej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy przyjętej na lata 2019-2030. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto się jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu? Bardzo proszę o przystąpienie do głosowania i kto też nie wie. Za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję. Kolejny punkt jest to punkt numer 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Czyli to jest, Szanowni Państwo, adekwatne do WPR-u. Ta sama sytuacja, te same rzeczy, tylko wyszczególnione i bardziej pokazane. Czy są pytania co do uchwały? Nie ma pytań. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od przyjęcia uchwały, proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki. Dziękuję. Zagłosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt dzisiejszych obrad jest to punkt numer 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Szanowni Państwo Radni, wszyscy otrzymali plany pracy poszczególnych komisji. Myślę, że zapoznaliśmy się z tymi planami. Wobec tego przystępujemy do głosowania nad przyjęciem tych planów. Czy w ogóle jeszcze, przepraszam, czy jeszcze są pytania co do planu pracy Komisji Rewizyjnej, przy którym w tej chwili jesteśmy? Nie widzę, nie słyszę. Wobec tego uchwała Rady Gminy przyjętej z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, przeciw, kto się wstrzymuje, to proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za głosowało 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję. Kolejny punkt to punkt numer 15. Taka sama sytuacja. Czy są pytania co do planu pracy Komisji Rozwoju i Finansów? Nie widzę. Wobec tego uchwała Rady Gminy przyjętej z dnia 30 września 2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju i Finansów na rok 2019. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tejże uchwały, proszę o przystąpienie do głosowania. Kto jest za, przeciw, kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję bardzo. Jest to punkt numer 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
Czy są pytania co do planu pracy tejże komisji? Nie widzę. Wobec tego czytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy przybiegł dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na rok 2019. Proszę przystąpić do głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt dzisiejszych obrad jest to punkt numer 17. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018. Oddaję głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Protokół numer 12/30 stycznia 2019. W sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z roku. Skład Komisji. Przewodniczący Komisji Robert Bieniaz, zastępca przewodniczącego Józefa Biedronki, członkowie Marek Kruszkowski, Dariusz Kodek, jest osobny. Komisja na posiedzeniu 6 grudnia opiniowała projekt budżetu na 2019 rok. Komisja zaopiniowała budżet pozytywnie. Aby protokół zakończono, podpisuję go 5 głosami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jakieś co do protokołu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej? Nie widzę. Wobec tego kończymy dzisiejsze obrady. Bardzo proszę nie zrywać się szybciutko, bo jesteśmy jeszcze przez chwilę na komisji. Zamykam 4. sesję Rady Gminy Przetyków. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo proszę radnych mężczyzn, którzy pozostali na sali. Troszeczkę zrobię. Panowie, musimy do komendy wojewódzkiej komendy uzupełnić, złożyć dokumenty eliminujące nas z mobilizacji w Radzie Gminy. Jest prawda. Trochę można. Bardzo proszę, panowie, nie będę chodził, proszę, podejdźcie.